i stworzyliśmy pierwszy w Polsce serial na polskim TikToku. Pełny format normalnego serialu jak do telewizji czy na różne platformy, czyli mamy zatrudnionych scenarzystów, operatorów, oświetleniowców. Jakie projekty przed tobą się otwierają? To zawsze coś ciekawego się dzieje w twoim życiu, powiedz mi. No mogę zdradzić, że na święta wychodzi coś super. Mam nadzieję, że nikt się tego nie spodziewa, ale połączymy siły naprawdę z fajną i bardzo dużą marką, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mogę zdradzić, że ma to związek z naszym serialem, który ostatnio stworzyliśmy. Dalej działasz w swojej szósteczce na TikToku? Oczywiście i to bardzo gęsto, ponieważ ostatnio zrezygnowaliśmy, może nie, na chwilę zrezygnowaliśmy z typowo filmików scenkowych, krótkich, TikTokowych. Zajęliśmy się profilem naszej szóstki i stworzyliśmy pierwszy w Polsce serial na polskim TikToku. Ale fajnie, kurczę, muszę zobaczyć, muszę nadrobić ten czas, bo jakoś gdzieś mi... 16 odcinków wyszło. Wow. Wiesz co, ja zawsze tak się zastanawiam, wy tam macie takie miksy, jest 3 mężczyzn i 3 kobiety. I tak się miksujecie, że ja nigdy nie wiem w ogóle, kto ma być z kim i z czego to wynika. To w serialu wcale nie znajdziesz odpowiedzi, bo już jest... W serialu jest zupełnie inaczej niż tworzyliśmy to do tej pory, ale myślę, że to fajne odświeżenie. Gdzie ten serial można zobaczyć? Na TikToku rzecz jasna. Jest w ogóle pełny format normalnego serialu jak do telewizji czy na różne platformy, czyli mamy zatrudnionych scenarzystów, operatorów, oświetleniowców, montażystów. Całą ekipę filmową, żeby stworzyć po prostu 3-minutowy odcinek i wrzucić go na TikToka. Kurczę, wy zawsze robicie rzeczy z takim dużym rozmachem i oglądamy, więc przecież to jest TikTok, a to jest rzeczywiście profesjonalna sprawa, bardzo profesjonalna rzecz. Wykorzystaliśmy to, że tego faktycznie nie ma jeszcze na rynku i faktycznie udało nam się. Mogę już powiedzieć, że nam się udało, wychodzi niedługo drugi sezon właśnie na święta. No i mamy dla was dużą, dużą niespodziankę. Ach, no uchyl rąbka. Oj nie, bo nie będzie niespodzianki. Dobra, dobra, to nie ciągnę za język i baw się dzisiaj dobrze. Dziękuję ci ślicznie, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Okej.